Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii dyżurnego ruchu w Starym Lipowie. A dzisiaj czekamy właśnie na analizę podawaną przez 1900. Wezerowa się w ogóle z Flatoczyny. Siesta. Ja on w kierunku pojedzie PK. W kierunku PK. On spieszny, 140 wagonów. Odjazd za jakieś 8 minut. No nic ciekawego. O, tu jest. Mamy 4660, właśnie sobie przyjechał do Starego Lipowa. Nawet minutę przed czasem. Ciekawe. No będzie punktualnie, zanim tu się zatrzyma. No, teraz trochę tych pociągów się robiło. I trzeba pilnować, aby każdy odpowiednio przyjechał. Właśnie. Ten pozytyw techniczny, czyli ten pojedzie przed. Rozumiem. I pan na lewo. Big Express, ale mi położ na lewo. 140 odjazd na minutę. Tylko do Aleksandrowa jest. To idziemy na przemienicę na Szlangwudę.
naprawdę mi pan to wypił, czy nie widzę na wodę? Tak. Muszę się upewnić jeszcze. Mam na jono, no 22.08, to jak powiecie. A towar ma przyjechać, a ze szlaku KS. A przed towary ma przyjechać ze szlaku DW. WKSI. Czyli stamtąd nic jeszcze nie będzie jechać. Rozumiem. Rozumiem, 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 czyli dobra. Może sobie wjechać tutaj i oczekiwać na wyjazd. No będziemy dopuszczać pole, bo nie ma to najmniejszego sensu. Ani że ten ma być o 22.18. No i w sumie ten będzie opóźniony. O, ja mrożu. Stabilna Kowalewa. No co? Czyli nawet jeśli bym chciał, to nie mogę po lewe puścić. Dobrze, to będę sobie jechał w rządku. No ratuje się. W takim razie. No towar ma przyjechać ze szlaku KS. Tyle na mnie się tu ładnie nam wpasuje. Może ten dalej regionalnie się będzie opóźniał. Wtedy zmieni postać rzeczy.
No to sobie pomyślałem. No dobrze. To już koniec po moim planie. Plan był dobry. Plan był dobry. Gdy wykonanie było złe, to mówią. Czyżby towarek? No to koniec. Policzę, czy mówię. Aha. Dobrze, kurde. A ten STB sobie będzie jechał. To chyba dzisiaj nie mógł wyprawić pociągów. Zaraz zbije się z nami. No dobrze, a ja teraz muszę wszystko do pokolei pozwalać. Robię tak, nie robię. Przedra naprawdę po kolei każdy ten. No co to jest takie okienko z potwierdzeniem? Jaki manewr? A nie, pociąg. A bo wy tego nie widzicie.
Nie zrobię przechwytywania kursora. No cóż. Ten 246, 20.08, on jest opóźniony. No cóż. Gdzieś tam wjeżdża stamtąd. I on wjedzie na peron tamten, o. Tamten. To wtedy byłem teraz kursorem. Słuchaj, ten luzak nie pojedzie przed tym. No jakieś cyrki robi, więc... No cóż. Chyba, że będzie za długo wchodził, to mnie wzdał. W ogóle coraz mniej pociągów i mniej stacji. Bym mu powiedział, że spalinówkę może zamknąć, ale... No i się będę. Ale w czerwinie jest... Dlatego nic nie jeździ. Dobra, w 11.05 wjechał. Sprzęta nie ma postoju. A ten za to ma tutaj. Jest opóźniony. Ten to już chyba nie przyjdzie. Ja nie wiem. Czyli 15.05 kończy. Źle przejeżdża przez Przędzę. A temu podamy wyjazd. Jaki manewr. Stop. Mamy. O, stop. Chodźmy. Godzin, zastosuję aktualny. Temu też zastosujemy aktualny, oczywiście, bo dopiero co przejeżdża. Musiał niestety zwolnić, wiesz to. Stary mi powie, bywa, że czasem trzeba zwolnić. W ogóle mogę tutaj zrobić śledzenie, nie muszę po kolei klikać. Każdego jestem przyzwyczajony do którego SCS-a. Kolejny znowu z tym.
自身の顔です。なるほど、ね。Przestawiam mamy tutaj pomoc manewrówki. Ale to już będzie w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.